W zależności od tego, jakie, czy tell, czy speak, czy say używamy, to bardzo często używamy w jakichś frazach, tak? One troszeczkę co innego znaczą, niż nam mogłoby się wydawać, dlatego niektóre z nich napisałam i one też będą dostępne w obłądzie, więc proszę wejdźcie na link, zapraszam Was serdecznie, zarejestrujcie się, żeby można sobie to pobrać. Speak the same language. Jeśli używamy takiej frazy, that we speak the same language, to nie chodzi nam o to, że my mówimy tym samym językiem, na przykład językiem polskim albo językiem angielskim, tylko, że bardzo dobrze się rozumiemy. We speak the same language. It means I understand you very well and you understand me very, very well. Czyli dobrze się dogadujemy, bardzo fajnie się rozumiemy. Speak openly about something. To jest mówić o czymś otwarcie, czyli don't hide, don't stop yourself, don't be timid, let's speak openly. Czyli bądźmy szczerzy, włóżmy karty na stół i porozmawiajmy szczerze. Next one. Sometimes we can say the speak on the topic of. Speak on the topic of. So this lecturer will be speaking on the topic of evolution, tak? Czyli ten wykładowca będzie mówił na temat ewolucji, tak? Na przykład. Także speak on the topic of też można często to spotkać. I speak up oznacza mów głośniej. Speak up, mów głośniej. Don't be stupid, said exactly, I guessed it. Tell the difference. To jest znaleźć różnicę. For example, somebody gives you two things, two drinks, and you say, oh, I can't tell the difference. Tak? Ktoś wam daje dwie rzeczy do dwie różne herbaty i możemy powiedzieć, oh, I can't tell the difference. Nie widzę żadnej tutaj różnicy. About to tell. A często używamy, kiedy mówimy na przykład, you know what, I was about to tell you the story, but I have to go. Wiecie co, miałam zamiar, właśnie za chwilę miałam opowiedzieć Wam historię, ale już niestety muszę iść. Or, I was just about to tell him this. Właśnie miałam mu to powiedzieć. Don't say it, I'm just about to tell him. Nie mów, tak? Ja właśnie zamierzam to zrobić. About to tell. Tell somebody off, to jest bardzo, bardzo często też spotykane. Tell somebody off, to jest kogoś zganić. Powiedzieć, że ktoś nie zrobił tego, co powinien, nie? I need to tell him off for this. Muszę go zganić, tak, za to. Don't tell me off, tak? Nie gań mnie, daj mi spokój, leave me alone. Tell the time, to jest... can you tell me the time, please? Or I can't tell the time. Poinformować kogoś o godzinie. Can you tell me the time? Okay? Or I can't tell the time. Czyli nie wiem, która jest godzina. Jedno z dwóch. Tell the time. Kolejne. Can't say for sure. When somebody asks us something and we are not sure, we say, can't say for sure, you know? I don't know. Czyli nie jestem pewna, czy to zrobię. Na przykład... do you know if that was corrected? Czy wiesz, czy coś zostało poprawione? Ktoś może powiedzieć, I can't say for sure. I don't know, I didn't see it, tak? Czyli nie mogę tego, tak? Nie mogę tego na pewno stwierdzić, bo tego nie widziałam. Kolejnym, people say. To jest do plotkowania albo do mówienia, tak zwane ludzie mówią. Ludzie mówią, że people say that airports will be open very soon. Tak? Czyli ludzie mówią, że za chwilę otworzą nam się lotniska. People say that vaccination is very close. Ludzie mówią, że zaraz będziemy mieli szczepionkę. But it's like, who says? We don't know. People say. Kto mówi? No jacyś ludzie, tak? Oni mówią. Okay. You can say fair to say. Fair to say. Oczywiście pamiętajcie, kochani, że to jest wszystko będzie dostępne, więc to nie jest tak, że to zaraz zniknie. Fair to say. It is fair to say that she put a lot of work into it. Czyli zdecydowanie trzeba oddać jej to, że ona dużo pracy w coś tam włożyła. Or it's fair to say that she sings well. Tak? Czyli można spokojnie powiedzieć, tak? Można jej to oddać, że ona naprawdę ładnie śpiewa. I fraza say no more to w momencie, kiedy coś mówimy i ktoś wstaje i nagle mówi say no more, I've got it. Tak? Już nic więcej nie mów, ja się tym zajmę, tak? Say no more. Or somebody comes to us saying, oh, you know, I've got this situation, can you help me here?
and you can say, say no more, I'll deal with it, tak? Czyli bez słów, tak? Bez zbędnych słów, zajmę się tym. Kochani, w nauce języka angielskiego chodzi o skutek, efekt. Szybki, mierzalny, zauważalny z tygodnia na tydzień. Zapraszam Was serdecznie, jeśli chcecie się poważnie zaangażować w język angielski, chcecie się nauczyć szybko i chcecie mieć taki efekt, zapraszam Was na kolejny webinar. A żeby uczestniczyć w tym webinarze, bardzo proszę, żebyście zapisali się na link powyżej. Join us to Obłąd. Dołączcie do Obłądu i uczcie się razem z nami. Tak, żeby za chwilę faktycznie zniwelować wszystkie błędy i zacząć po prostu dobrze mówić. Zamieńmy, kochani, moje gadanie w nasze wspólne działanie i w Wasz efekt. See you soon, click on the link and I'll see you very soon. And please, please, please make sure to share this lesson. Proszę Was, podzielcie się tą informacją ze wszystkimi. Udostępnijcie tą informację na Facebooku, podzielcie się ze znajomymi, dajcie łapki w górze, niech jak najwięcej osób do nas dołączy, bo my wszyscy musimy step up and learn English effectively. See you soon, guys!